i tak, żeby mogli z tego zrobić sezon. Si nosotros queremos cultivar, hay que dejar que crezca el quiote y si no queremos cultivar, hay que cortarlo para que la piña no se muera. Więc w zależności od tego, do czego hodujemy tą agawę, jeśli hodujemy po to, żebyśmy mogli mieć więcej agaw, to czekamy, aż ona wyrośnie, zakwitnie. Natomiast jeśli hodujemy agawę już do produkcji alkoholu, to nie można do tego momentu doprowadzić, dlatego że kwiat zabiera cały smut, wtedy agawa biednie umiera i po wszystkim nie nadaje się już do produkcji alkoholu. Cuando igual ya está madurando, hay que irle cortando las hojas para darle paso a la piña, que es lo que vamos a ocupar para el mezcal. Mezcal produkuje się nie z liści, tylko z tego, co jest w środku. Taki, a oni na to mówią pinia, czyli ananas, często jest to też nazywane szyszką. Więc w momencie, jak te agawy rosną, oni co jakiś czas przycinają te liście, żeby dać miejsce na to, żeby ta pinia, szyszka się rozrastała. La piña que ocupamos es la que tienen ahí atrás los señores. Esa es la que ocupamos para hacer mezcal. Tam estoy, bardzo proszę, tak by zapłacił. Unos 80 o 150 kilos. Między 80 a 150 kilogramów mają takie szyszki. Gracias.
A następnie, jak mamy już przefermentowany owoc, to jest proces destylacji. I kolejna różnica z tequilą, dlatego że tequilę destylujemy dwukrotnie, a mezcal jedną. Tutaj to jest gotowy już produkt do spożycia. Można już to pić, ewentualnie można też jeszcze beczkować mezcal. Natomiast nie jest to aż tak bardzo popularne, dlatego że mówią niektórzy, że smak się zatraca, przychodzi smak drewna. Niektórzy wolą taki czysty, a inni wolą troszeczkę, żeby był beczkowany. Nie jest to na pewno tak jak w przypadku innych mocnych alkoholi, więc dłużej beczkuje, tym lepsze. Romale. Im dłużej jest w beczce, tym smak jest taki delikatniejszy. Zaraz będziecie mogli próbować, tak żeby zrozumieć, jaka jest różnica i kto bardziej lubi. No są jedni fani. To jeszcze raz. Ona mówi, my powtarzamy. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Y para adentro. Y para adentro. Donde cuchi cuchi. Cuchi cuchi. En la noche. No, kuci będzie nocą, powiedzmy. Trzymajcie kieliszki. Kuci, kuci. Najlepsza pokumareczka. Ja czekam na następną. Nie jest tego wszystkiego. Nie jest tego wszystkiego, bo zaraz będzie następna. Teraz mój drodzy, ten robak 6-miesięczny. Komu wpadnie robak, musi wypić. Ja poproszę. Właściwie czekamy na toast. Tak, czekamy na toast. Jakie significa barabara? Kuci-kuci. Barabara, barabara. Co to znaczy barabara? Kuci-kuci. Ja bym się tak czuję śmiać. Czekaj, nie wąka fajna.
14. ¿El siguiente con qué se toma? ¿Con... Igual con naranja, pero... Es mira, como arancha, ni limonca. No, es naranja. Naranja. Ah, arancha. Naranja. Arancha. Solo que es verde, pero es naranja. Naranja. I czekamy. A tu są orzeszki? Tak, to są orzeszki. Przestań, bo to są te chrupiące. Jak ktoś chce spróbować robaka, może sobie na pomarańczkę robaka nałożyć i zjeść. Orzeszki tak samo są na przekąskę, albo robaczek na przekąskę. Orzeszki? No mówię orzeszki. Ja myślałam, że to te świerszcze. U nas śledzik, ogórek kiszony, a tu robak. Orzeszka? Ale to są orzeszki. Ksiądz już wyszedł do połowy lady. Cio Anita. Anita je robaki. To Anita. A to nie jest taka dobra. To jest taka podrzewnica. Alina. 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 Proszę się zapytać. Ja myślałam, która Anita, bo nie znam. Alina znam. To nie jest złe. Excuse me, please. Proszę. Za pomarańczyk, kto chce pomarańczkę z robaczkiem? Jeszcze są. Mogę. Ja to swoją lekcję. Pomarańczkę są moje. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro, al centro, cuchi, 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 adentro, adentro. Yo quiero dar la degustación, May. El siguiente que nos vamos a invitar va a ser un añejo de un año. Teraz będzie roczny. Roczny? Roczny? Roczny niewidoczny. Roczny? Naprawdę niezły, ono ma taka harmonijka. Ale jeszcze nie, bo nie było teraz tu. My czekamy na kuci kuci. To mama ta na rozpisaną. Pero qué gusano. Se agarran y se tuestan. Tostują je Arriba! Abajo! Al centro! Al centro! Movimiento! Movimiento y... Cuchi, cuchi! O, ostra! Czujecie różnicę? Mocne, mocniejsze. Nie, ten nie jest mocniejszy. Ten ma 35%, a tamte miały 38%. Tak? Taki bardziej na inny smak. Inny, inny. Mi się też wydaje ostrzejszy. A to teraz ten 8-letni chyba. Siguiente de 8 años. Ostatni. 8-letni. 8-letni. Ese ya es muy suave. Ten już jest delikatniejszy.
Sławę, nie sławę. 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 Bo był długo, przez kolor peczki. Typowej peczki. Komu se dice 8 años? 8. 8. 8. 8 lat. 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 Ona wszystkim tak leje. Ona wszystkim tak leje. Kto ma 8 lat, ten pije. Tutaj są inne prawa. Super. Ciekawe, jak to jest. Ciki, ciki. Arriva. To najlepiej arriva. Arriva. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Movimiento. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi. Chaca, chaca. Delikatniejsze. Oprócz, tak jak Wam mówiłam, oprócz tego są meskale, które próbowaliśmy. Oprócz tego mają na bazie tego destylatu likiery i kremy. Tutaj można wskazać, który chce się spróbować. Mój ulubiony marakuja, ale mają też kokosowy. Mają różowy, to nazywany jest pocałunek. Ostatni pocałunek. Żółty to na pewno będzie pocałunek śmierci. Czekoladowy, czekoladowy. Jaki to jest marakuja? Ananasowy, mango. Mango też jest przepyszny. Chcę jakieś pocałunek. Marakuja? Marakuja? No. Macheta to jest taki kajmak. Marakuja. 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 Marakuja na pewno będzie. Proszę bardzo, tu marakuja. Co? Marakuja. Marakuja. A co to masz? To ale to jest pierwszego. Ale już ładnie pachnie. To marakuja. To może jest taki dodatek. 12% mają te licencje. Nie będzie to. Ej, kawę. Co to robicie? Leją następne. Cappuccino. Dobre to jest. Mango. Taki, to 12% to mango. Mango, mango. O, mango. Dobre jest. O, serce. Cappuccino. Mango. A mi smakuje. Jajka, jajka. Ale to jest mango. Mango. Tak? Co? Cappuccino. Ja muszę jeszcze